Kilka lat temu wraz ze znajomymi organizowaliśmy bezpłatne spotkania w ramach wolontariatu opowiadające o zarządzaniu projektami i zrobiliśmy plakat, który rozesłaliśmy do ludzi mailem, żeby podali dalej, żeby poinformować i promować wydarzenie. Dostałem 120 maili z informacją, tak, chcę wziąć udział, więc musiałem 120 osobom odpisać, ok, to zapraszamy, skopiować ich imię i nazwisko do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego. Najpierw zacząłem szukać systemu, który by pomógł mi oszczędzić czas i zautomatyzować rejestrację. Nie udało się, więc na kartce zacząłem rozpisywać funkcjonalności, jak powinien wyglądać system. Cześć, witam Was serdecznie w grupie Red Experts. Tutaj właśnie wymyślamy nasze nowe produkty, a dzisiaj pokażę Wam, jak pracujemy nad jednym z nich, czyli nad uczestnikami. Cześć Monika, cześć Czarek, to nasz dział sprzedaży. Chodźcie dalej. Rafał i Artur, to nasi programiści webowi, cały czas planują wdrażanie nowych funkcjonalności do naszego serwisu. No a tutaj programiści mobilni, Kuba i Marcin. Jesteśmy teraz w salce kreatywnej, to jest Karol. No i tutaj właśnie dzieje się magia przy tworzeniu uczestników. Chodźmy teraz do biura zarządu. Kubę już znacie, to jest Tomek. No i tutaj zapadają najważniejsze decyzje w firmie. Mój wspólnik któregoś dnia przyszedł i powiedział, słuchajcie, jest dofinansowanie 8.1, napiszmy wniosek. Bez tego dofinansowania firmy by nie było. Poza tym, że skończyliśmy z sukcesem projekt Uczestnicy, że używa go teraz kilkadziesiąt tysięcy osób, to przede wszystkim 20 kilka osób znajduje zatrudnienie w grupie Red Experts. Jesteśmy internetowym software house'em, robimy rzeczy webowe i mobilne. Serwis Uczestnicy.pl jest serwisem pomagającym zautomatyzować rejestrację na wydarzenia. Jednak nie jest to tylko sam zapis, jest to również automatyzacja obsługi i zbierania płatności. I do tego pozwala prowadzić kontakt z uczestnikami, pozwala sprawdzić, czy ludzie, którzy zapisali się na dane wydarzenie, byli wcześniej zapisani, sprawdzić historię tego, ile wcześniej płacili za wydarzenia. Model biznesowy polega na tym, że za każdy zapłacony bilet, czy za każdy sprzedany bilet, za który klient zapłaci, my pobieramy prowizję. To pozwala na dowolną skalowalność, ponieważ niezależnie od tego, ilu klientów stworzy sobie wydarzenie w naszym serwisie, ile biletów zostanie sprzedanych, my nie mamy więcej pracy związanej z obsłużeniem tego, a tak naprawdę z każdego sprzedanego biletu pojawia się dla nas prowizja. To dzięki ścisłej współpracy z Przelewami 24 udało nam się stworzyć automatyczny system wymiany pieniędzy, przekazywania pieniędzy, co oznacza, że użytkownik w momencie, kiedy zakłada u nas konto i organizuje wydarzenia, pieniądze trafiają prosto na jego konto i może je wypłacić kilka minut po tym, jak ktoś mu zapłaci. Możemy podzielić naszych klientów na kilka kategorii. Pierwszy z nich to są właśnie organizacje pozarządowe, które pozyskują pieniądze za pośrednictwem naszego serwisu przy bezpłatnym wydarzeniu, oferując możliwość darowizny dla nich. Drugą grupą są firmy eventowe. Trzecią grupą są organizatorzy szkoleń, szczególnie bezpłatnych, gdyż nasz serwis jest bezpłatny dla organizatorów, którzy nie pobierają opłat za swoje wydarzenia. I kolejną grupą to są artyści estradowi. W zasadzie tutaj żadnych wysublimowanych technologii IT nie ma jakby użytych. Istotniejsze jest to, jaka jest funkcjonalność tego serwisu, jaki jest jego model biznesowy, bo raczej opieramy się tutaj na relacjach biznesowych z naszymi klientami, a nie na technologiach, które były de facto narzędziem do tego, żeby zbudować fajny serwis. Zgodnie z sugestią naszych użytkowników,
poprawiamy to, co jest już zrobione, żeby było wygodniejsze, użyteczniejsze i lepsze. Ostatnio oddaliśmy aplikację na telefon komórkowy, która pozwala na automatyzację również wejścia na wydarzenie. Przygotowujemy kilka nowych funkcjonalności związanych z promocją, gdyż to jest coś, co jest najbardziej potrzebne organizatorom. Poważnie też myślimy o ekspansji na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Cebit jest kolejnym krokiem w budowaniu kolejnych naszych startupów, w znajdowaniu czy w poszukiwaniu potencjalnych klientów czy partnerów i dla serwisu uczestnicy.pl tutaj na rynku polskim. I również targi Cebit są dla nas możliwością poszukania partnerów dla innych naszych startupów, dla innych naszych produktów.